Kochani, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj mamy walizkę i zaraz Wam pokażemy, co ciekawego kupiliśmy do szkoły. To będą zakupy takie typowo na powrót do szkoły. A dlaczego w walizce? Bo kupiliśmy też walizkę. Hej, hej, szkoła. Kupiliśmy też walizkę i łatwo było po prostu te wszystkie rzeczy w walizce nam przewieźć, bo walizka nam się oczywiście przyda do wyjazdu. Dobra, co tu mamy najpierw? Co kupiliśmy? Najpierw mamy kleje. Mamy kleje i jeszcze gdzieś powinien być jeden. O, jest. Mamy trzy kleje. Mamy trzy kleje. Jeden tak. Też jest dla mnie. Jeden jest dla Niny. Bo mimo tego też powinien być się szukać. Też do przedszkola, tak. Kupiliśmy tutaj takie pisaki. O, to są nie pisaki, tylko długopisy. I one są takie żelowe i mają w środku różne kolory. Więc będą pisać na różne kolory i te pisaczki są dla Niny. Słuchajcie, tu jest Excel, naprawdę. Tutaj się odczepia, nie? Dzięki, i to pisze po prostu na niebiesko, na zielono. Ale to jest tak, takie ładne. To jest tutaj. A gdzie jest twój? Ten zielony. Farby. No, co tam dalej mamy? Gumki. Gumki do mazania, te są akurat dla Niny. A Michał nie potrzebuje. Pędzle. Tak, tutaj mamy, kupiliśmy pędzelki nowe do farbek. Kupiliśmy, tak, kupiliśmy zestaw ołówków. Tutaj mamy ostrzałkę i to jest taka, słuchajcie, ostrzałka dla do wąskich kredek i do tych grubszych. To są długopisy kolorowe. Tak, długopisy kolorowe się przydadzą. To jest zakreślacz. Jest zakreślacz różowy, mnie. Tak. Kupiliśmy jeszcze taśmę klejącą. Tu mamy tak, co tu mamy? Tu mamy tak, dwa bloki techniczne. To tu może je położymy. Tu mamy tak. Rysunkowy. Tu, tak, blok. Tutaj, tu jest rysunkowy, jeden dla ciebie, jeden dla tutaj Niny. Są naklejki na zeszyty? Tak, tu są naklejki na zeszyty, jakby się nam skończyły. Dla kogo? No, dla Was. Blok techniczny kolorowy. Blok techniczny kolorowy. Tu są dwie sztuki, bo jeden jest dla Ciebie, jeden jest dla Niny. Zeszyt, takie wycinanki kolorowe bo z kolorowymi. Jest tak, to, te są dla Ciebie. To już kupiłam na zapas, słuchajcie, wiesz? O. Takie nożyczki, które bardzo mi się podobają. One są takie kosmiczne i kosztowały 11. Chyba 11 złotych. Coś, no. Teraz tak, kolejna bardzo przydatna rzecz, to słuchajcie, kupiłam 10 okładek na książki, nie będę musiała specjalnie iść do księgarni i fajne. Okładki po 10 sztuk, tutaj mamy 20 sztuk na zeszyty, to już będzie zapas, bo wiadomo, że takie okładki szybko się niszczą. Tutaj jest zwykły plan lekcji, ale z tyłu jest tabliczka mnożenia. No, więc to mi fajnie. Się bardzo przyda. Tak, bardzo Ci się przyda. No, tak, no. Przyda. Więc mamy plan lekcji, później zeszycik taki o, z takim kotkiem i on jest do polskiego. Tak, wąską tą linię. Ta jedna, teczka? Ta jest teczka. To jest teczka, tą akurat kupiłam dla siebie. Takie listki i. Ej, no zgadnijcie, kogo to może być? No, minutka. Kto wie, niech pisze. No. Kto najbardziej z naszej rodziny kocha pandy? Minut. To jest minutka. Tak, te dwie. No oczywiście, no nie mogło być inaczej. Tutaj są koperty. Tak, to dla Michasia do szkoły, różne takie na różne prace. No. Takie z zapięciem. Tutaj plastelina. Plastelina. Tutaj jest z Fortnite'a worek. Worek na buciki i na strój do WF-u. O, zobaczcie, jakie to jest przepiękne. No, no tam jest awokado zielone, no i też nie? Silikonowe to pokaż jest, bliżej, nie? To jest kochanie. Takie, to jest takie silikonowe. Pokaż bliżej. Tak, silikonowe. A co to silikonowe? No takie właśnie jak czasami takie są zaparzacze do herbaty. Jak jest na przykład guma silikonowa w tej w Subnautice. Tak? Tak. Jest to jest. Śmieszne. Takie awokado. No, jurnik, na którego mnie. Na którym mnie tata namówił? To wyjmiemy może z tej folii, pokażemy. To jest piórnik Real Madryt, bo tutaj chłopacy są fanami Realu Madryt. No, jak go wypełnimy, Michaś, różnymi rzeczami, to już nie będzie taki cieniutki, tylko będzie taki, wiesz, wypchany, nie? No. Wypchany na brzegi. 30 parę złotych chyba, tak? On kosztował? Bardzo mi się podobają te gumki. No. Mi to podobają się te gumki. No. I to tyle. I to tyle. Nie, ale chcesz, to mogę się podzielić. One są dwie.
Więc takie zakupy, słuchajcie, dzisiaj zrobiliśmy do szkoły. Zeszytów tutaj nie zobaczyliście, ponieważ zeszyty mamy już kupione, więc nie kupowaliśmy. Najbardziej mi właśnie zależało na takich przyborach, na właśnie długopisach i okładkach, bo okładek nie mamy, a no, zeszyty czy książki muszą być w okładkach. No i Michał wybrał sobie jeszcze nowy piórnik, bo ten, który miał, a to już jest inny portfel. Jest troszeczkę taki zużyty. Pa.